Kane corso. 10 najważniejszych informacji. Pierwsza z nich to oczywiście wielkość, ponieważ są to psy dosyć duże. 58-70 cm wysokości i 40-50 kg wagi. Więc psy duże. Do tego psy bardzo, bardzo silne. Żyją średnio 11-12 lat. Drugą rzeczą, którą należy wiedzieć o kane corso jest to, że potrafią one być świetnymi psami rodzinnymi. Ale potrzebują dużo naszego czasu. Chodzi po prostu, żeby były z nami, żeby jak najwięcej z nami przebywały. Ta obecność człowieka obok nich jest czymś bardzo ważnym dla ich zachowania, dla ich psychiki. I nasza obecność i nasza uwaga to coś bardzo dla nich ważnego i coś, dzięki czemu te psy stają się naprawdę świetnymi, świetnym materiałem na psa rodzinnego. Trzecia najważniejsza informacja: nie są one psami agresywnymi. Choć niektórzy tak twierdzą, dobrze dogadują się z innymi psami, ale to nie oznacza, że możemy pominąć czy też zminimalizować socjalizację. To, że one nie są z natury tak agresywne, jak się wielu osobom wydaje, wcale nie oznacza, że nie musimy poświęcić sporo czasu, no może nie sporo, ale troszkę czasu i na socjalizację i oczywiście na ich wychowanie, żeby po prostu ten pies wiedział, jak się zachować, czy to w obecności innego psa czy też w obecności jakiegoś obcego człowieka. Więc jak zawsze, jak każdego psa musimy nauczyć, jak ma się zachowywać, jak ma się zachowywać przy innych psach i przy człowieku. Cane Corso to świetny stróż, świetny materiał na stróża oraz na obrońcę, ponieważ ten pies kiedy trzeba potrafi nas bardzo, bardzo skutecznie obronić, ale to też pies, który może mieć zbyt mocno rozwinięty instynkt terytorializmu i właśnie to może sprawiać niektórym z nas poważne problemy ponieważ ten pies może po prostu zbyt mocno bronić swojego terenu więc tu znowu kłania się wychowanie wychowanie które może po prostu zapobiec wszelkim problemom wynikającym z tego terytorializmu pamiętajmy że ten terytorializm to nie coś co z automatu będzie występować że będziemy po prostu musieli na te nasze kanekorso bardzo mocno w tej materii uważać tylko po prostu warto o tym pamiętać. Jak zawsze, nigdy nie wzbudzamy tych zachowań agresywnych, tych takich reakcji, rzeczy, których powinien nasz pies nigdy nie mieć, można powiedzieć, rozwiniętego. Piąta rzecz. To psy o bardzo mocnej i zrównoważonej psychice. Gdy dodamy do tego sporą samodzielność, sporo własnego zdania, to wydaje się, że to przepis na problemy. Na psa, który ma bardzo dużo swojego zdania, jest po prostu nieposłuszny. Ale nie ma nic takiego. Jeśli jesteśmy tylko konsekwentni, łagodni, co bardzo ważne łagodni i cierpliwi, wszystko jest do osiągnięcia. Ten pies nie będzie nam sprawiał ani wielkich problemów tą upartością, ani nie będzie to też pies, który będzie nam w tym codziennym życiu jakoś przeszkadzała ta jego mocno rozwinięta, Mocno rozwinięte swoje zdanie. Ten pies po prostu ma swoje zdanie, ale no jak każda żywa istota, ale po prostu kiedy wie, co od niego chcemy, nie chcemy od niego jakiś głupot po prostu, wtedy będzie robił to, czego się od niego wymaga. Szósta rzecz, to są psy bardzo inteligentne i bardzo pojętne, do tego lubiące współpracować z człowiekiem. Tak jak wspomniałem, ten pies potrafi być świetnym psem pracującym i naprawdę w wielu zastosowaniach, w wielu rzeczach Cane Corso potrafi być genialnym psem pracującym. Dlatego warto je szkolić, warto je uczyć, warto im przekazywać wiedzę. Pamiętajmy, że to nie tylko coś, że się czegoś nauczą, jakiejś sztuczki, jakiegoś polecenia, to jest też czas spędzony z nami, wysiłek fizyczny i umysłowy, czyli wszystko to, co Cane Corso uwielbia. Pamiętajmy tylko, że ta upartość może troszkę przeszkadzać. Może nie bardzo, ale musimy pamiętać, że ten pies musi widzieć celowość w tych ćwiczeniach. To nie jest tak, że on po prostu będzie robił ślepo to, co od niego wymagamy. To jest pies z rodzaju tych, który lubi widzieć sens. Podobnie ma na przykład Doberman, podobnie ma Rottweiler i cała masa innych psów. One są niewiarygodnie inteligentne, bardzo pojętne, uwielbiają współpracować z człowiekiem. Ale muszą widzieć po prostu sens w jakimś zadaniu. Nie widzą tego sensu, nie jesteśmy w stanie ich przekonać, będą problemy. Więc motywacja i cierpliwość. Siódma rzecz. Lubią i potrzebują dużo ruchu. Jednak kanekorso, chociaż kiedy już jest w domu, kiedy już jest po tej aktywności fizycznej, to może się po prostu położyć i leżeć pół dnia, i niektórym się wydaje, że ten pies to właśnie taki leniuch, taki kanapowiec, to w rzeczywistości ten pies całkiem sporo tego ruchu wymaga. I pamiętajmy, ruch to coś bardzo ważnego. To po prostu obok tej naszej obecności coś, co powoduje, że te psy nie będą sprawiały problemów. I chociaż ten kanekorso raczej nie będzie nam sprawiał problemów, kiedy nie jest tak mocno wyszalany, kiedy nie zapewnimy mu tej wielkiej, wystarczającej, niewielkiej aktywności fizycznej, to jednak musimy mu ją zapewnić. I oczywiście najlepiej połączyć ją z. Obecnością naszą i z nauką. Chociaż z nauką nigdy nie wolno przesadzać, to jest coś bardzo zdrowego. Pamiętajmy też, to już ósma informacja, że ze względu na krótką sierść niezbyt dobrze znosi jakieś bardzo niskie temperatury. To jest jednak pies, który jeśli chcemy go trzymać na zewnątrz, to musimy mu zapewnić odpowiednie warunki, żeby po prostu nie marcł. Może nam się wydawać, że każdy pies może tą zimę, nawet przy bardzo niskich temperaturach, spędzić na zewnątrz. No, i na upartego może by tak było, ale po co ten nasz pies ma po prostu trząść się zimna, jeśli on po prostu jest nieprzystosowany do tak niskich temperatur? Na przykład, tak jak cane corso, raczej pochodzi z rejonów, gdzie te temperatury były wyższe niż u nas. Więc, jeśli chcesz go mieć w niskich temperaturach, zapewnij mu odpowiednie schronienie, odpowiednią obronę przed tym zimnem. Dziewiąta rzecz. Kontakt z dziećmi jest bardzo dobry i naprawdę potrafią się z tymi dziećmi dogadywać świetnie. Ale warto pamiętać, żeby kanekorsu miał takie miejsce, gdzie te dzieci, czy w ogóle wszyscy, dadzą mu święty spokój. Czy to w mieszkaniu, czy to w domu, czy to na placu, miejsce, gdzie ten pies się kładzie i wszyscy mu dają święty spokój. Ale to chyba każdy powinien mieć takie miejsce. My też. Jeśli chodzi znowu o te kontakty z dziećmi, pamiętajmy, że to jest pies duży, bardzo silny i chociaż jest uważny, to w przypadku tych mniejszych dzieci trzeba uważać, żeby po prostu któregoś z nich nie potrącił. Dziesiąta rzecz. To psy bardzo wszechstronne rodzinne, stróżujące, obronne, pracujące mogące być psami myśliwskimi, psami sportowcami tu nie wspomniałem, kiedy mówiłem o tej potrzebie ruchu to naprawdę pies, który. Potrafi być genialnym psem sportowcem. Duża szybkość, duża siła, inteligencja powodują i chęć do takiej rywalizacji, powodują, że potrafi się naprawdę bardzo, bardzo świetnie sprawdzić jako pies sportowiec. Ale, tak jak wspomniałem, to genialny pies, jeśli chodzi o wszechstronność. On naprawdę w wielu zadaniach sprawdzi się świetnie, tylko musimy mu zapewnić to, co trzeba ruch, naszą obecność, naszą uwagę. I wtedy warto. Wybierać tego psa, jeśli chcemy psa wszechstronnego albo chcemy jedną z tych rzeczy, które nam oferuje. Oczywiście, najlepiej, jeśli ten pies jest wybierany przez aktywne rodziny, potrafiące wychować tego psa i które w opcji po prostu mają psa, który ma być psem stróżującym, psem obrońcą, czy też psem myśliwskim. O myśliwskim to raczej nie taka łatwa sprawa czyli. 10 najważniejszych informacji o Cane Corso, więc widać taki obraz psa bardzo wszechstronnego, bardzo inteligentnego, mogącego być genialnym wyborem dla prawie każdego z nas, ale też psem, który ma swoje wymagania i jeśli mu je zapewnimy, jest wszystko ok. Ale jeśli nie jesteśmy w stanie temu podołać, mogą pojawiać się problemy, a co najważniejsze, ten pies po prostu może być. Nieszczęśliwy. A nieszczęśliwy pies to nieszczęśliwy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj poleć, pokaż znajomym, tak żeby każdy mógł się dowiedzieć o tym materiale, o innych materiałach i o tym kanale. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.